Inspiracją do powstania Placu Zabaw była historia, która wydarzyła się w połowie lat 90. w Anglii. Ta historia na tyle mną wstrząsnęła, że zacząłem zgłębiać temat dziecięcych zaburzeń zachowań i okazało się, że podobnych tragedii jest dużo, dużo więcej. To było bezpośrednim bodźcem do tego, że zaczęliśmy pracować nad scenariuszem. Poświęciliśmy 9 miesięcy na casting, przejrzeliśmy prawie 1000 dzieciaków, no i trafiliśmy na wybitnych młodych ludzi. Wtedy zaczęły się przygotowania. Urządziliśmy wyjazd integracyjny dla ekipy i dla dzieciaków. Mieliśmy szkółkę filmową, zajęcia z kaskaderstwa, zajęcia z charakteryzacji i chcieliśmy im też po prostu pokazać, jak się pewne rzeczy w filmie robi, wytłumaczyć im troszeczkę, na czym polegają efekty specjalne. Wprowadzaliśmy dzieciaki w scenariusz, scena po scenie. Nie było żadnych tajemnic. Wiedzieli, że chcemy spróbować coś ważnego opowiedzieć. Było wszystko pod okiem zarówno pedagoga, jak i psychologa. Ta opieka psychologiczna była jeszcze po zdjęciach, ona trwa jeszcze do dziś. Naszym absolutnym priorytetem była wiarygodność opowiadania tej historii i tyczyło się to zarówno performansu dzieciaków, jak i sposobu opowiadania czy stylizacji oświetleniowej. Chcieliśmy, żeby ten film był wręcz paradokumentalny. Taki też był zamysł na pokazanie przemocy w filmie, żeby nie pokazywać jej poza kadrem, żeby nie pokazywać jej metaforycznie, tylko żeby pokazać ją w taki sposób, jaka przemoc faktycznie jest w prawdziwym życiu i ona nie ma nic wspólnego z metaforą. Dotychczas nie mieliśmy jeszcze pokazu Placu Zabaw, żeby nie było grupy ludzi oburzonych, którzy w trakcie ostatniej sceny ostentacyjnie wychodzili z sali, pokrzykując coś, czy trzaskając drzwiami, czy fotelami. Chcieliśmy, żeby to był wiarygodny, realistyczny zapis wydarzeń. Takie rzeczy się wydarzyły i takie rzeczy się dzieją. Jest to horror społeczny, horror dnia codziennego. Nazywam się Bartosz Kowalski, jestem reżyserem filmu Plac Zabaw. Zapraszam do kin.